No jasne, kolejna faktura. Jak to jest przerąbać 3/4 miliarda dolarów? Dobrze. Jeżeli polityk mówi, że nie będzie kłamał, jeżeli złodziej mówi, że nie będzie kradł i jeżeli szef jednej z największych megakorporacji na świecie mówi, że nie zależy mu na pieniądzach, to znaczy, że coś tu ewidentnie nie pasuje. A tak się składa, że właśnie tak zarzekał się ostatnio Jeff Bezos odnośnie Władcy Pierścieni, Pierścieni Władzy. I o tym sobie dzisiaj porozmawiamy. Siemaneczko, z tej strony Drwal i... witam was w nowym materiale. Premiera Pierścieni Władzy tuż. I tak naprawdę co chwila wycieka coś nowego na temat tej produkcji. Czy to jakiś nowy wywiad, czy to jakieś nowe informacje, czy to jakieś nowe klipy na Twitterze. Bardzo dużo tego jest. I paradoks tkwi w tym, że nic z tego nie polepsza sytuacji serialu. Wręcz przeciwnie. Nic więc dziwnego, że w najnowszym ogromnym artykule dla magazynu Time Sam Jeff Bezos postanowił się w końcu wypowiedzieć na temat produkcji Pierścieni Władzy. Powiedzieliście na przykład, że Pierścienie Władzy to kwestia odpowiedzialności, a nie kwestia pieniędzy? Posłuchajmy. O, ale zanim zaczniemy... coś bym przekąsił. Gapisz mi się na bebech? Zerknąłem tylko. Gapisz mi się na bebech. Tak, bo jest kurna ogromny. No bo ja zarobiony jestem, no nie mam czasu stać przy garach, no a coś na szybko zjeść muszę, tak? No to mnie wzdęło, no. Dobra, dobra, nie masz czasu i żresz śmieci, a można inaczej. Spróbuj tego. Huel, to doskonałe wyjście, gdy chcesz coś przekąsić na szybko, a zarazem nie chcesz, by był to jedynie zapychacz. Przygotowanie Huel to najprostsza rzecz na świecie. Wystarczą dwie miarki Huel, pół litra wody lub mleka, jak kto woli, potrząsasz i voilà. Twoja przekąska jest nie tylko gotowa, ale także bogata we wszelkie minerały, białko, wapń, tłuszcze, węglowodany i czego ci tam jeszcze trzeba. Jest też wegańska, jeżeli akurat pokłóciłeś się z mięskiem. No i oczywiście Huel Powder dostępny jest w wielu smakach. Powiadają, że smakuje jak dobry shake. To zrobię. A żeby było jeszcze fajniej, no to wchodząc do sklepu Huel z linku w opisie filmu, dostajecie darmową koszulkę oraz shaker przy pierwszym zamówieniu. No a że przy okazji wspieracie tym samym YouTube'ową działalność tegoż oto łysego brodacza, to już dodatkowy moralny profit. A koszuleczka jest naprawdę zajebista. Dodatkowo przy zakupach za minimum 240 ziko możecie wpisać przy kasie kod DRWALREBAJLO i cyk, macie 5 dyszek zniżki plus darmowa wysyłka. A jak jeszcze do tego zapiszecie się do newslettera, no to odbieracie darmowe opakowanie białeczka Huel Complete Protein o smaku krówki. Link w opisie filmu i w komentarzu. Polecam, pozdrawiam i na zdrowie. Jak czytamy w przedstawionym albo i wielu innych artykułach, Jeff Bezos, sam władca Amazona, wypowiedział się o serialu Władca Pierścieni, Pierścienie Władzy, stwierdzając, że jest to odpowiedzialność i że nie chodzi o pieniądze. Kontynuuję, mam nadzieję, że oddamy pracom Tolkiena sprawiedliwość. Artykuł, który wam przedstawiam, bazuje na dużym tekście odnośnie Pierścieni Władzy na łamach magazynu Time, do którego pewnie wrócę nie raz, nie dwa i nie pięć, ale dzisiaj zajmujemy się Bezosem, także weźmy się za skrót. Moi drodzy, jeżeli Jeff Bezos, szef jednej z największych megakorporacji na świecie, korporacji, która posiada ogromną ilość różnorakich gałęzi biznesowych, korporacji, która zatrudnia setki tysięcy, jeżeli nie miliony osób, korporacji, która obraca ogromnymi kwotami, jeżeli szef tejże korporacji mówi o czymkolwiek, co robi ta korporacja, że tu nie chodzi o pieniądze, to znaczy, że chodzi o pieniądze. Zacytujmy. Śródziemie to jest tak ukochany świat, że opowiedzenie historii wykucia pierścieni władzy to nie tylko przywilej, lecz także odpowiedzialność. Mamy nadzieję oddać pracom Tolkiena sprawiedliwość. Ja też mam nadzieję, że kiedyś ktoś odda im sprawiedliwość.
bo ostatnią osobą, która to zrobiła na dużym ekranie, był Peter Jackson, a Rings of Power tej sprawiedliwości nie odda. Przypadek Rings of Power, jak to wiele razy powtarzam, nam powinien być szczególnie bliski, ponieważ Amazon robi dokładnie to samo z twórczością Tolkiena, co Netflix zrobił z twórczością Sapkowskiego w przypadku Wiedźmina. Mówiąc krótko, nie zrobił adaptacji, zrobił profanację. Wywalił 90% wszystkiego, co w ogóle tam się znajdowało, łącznie z fabułą, i powsadzał jakieś swoje wesołe pomysły, tak? I tu będzie dokładnie to samo. Także tu dochodzimy do pewnej sprzeczności, ponieważ to nie będą prace Tolkiena. Serial nie będzie adaptacją prac Tolkiena. I tutaj, moi drodzy, wielu mnie pyta: o, nie widziałeś już serialu, już oceniasz? Tak, oceniam, ponieważ dostaliśmy już tak wiele przecieków, tak wiele informacji odnośnie serialu i jego fabuły, że to już wiadomo, co to będzie. Słuchajcie, to jest dokładnie tak, jak jest w tym memie, który zaczął krążyć po internecie, tak? Że jest stół, jest talerz i jest dwóch ludzi. Ej, dlaczego srasz mi do talerza? A tamten do niego: a skąd wiesz, że to kupa jeszcze nie wyszła? Jak twierdzi im Bezos, to już wykracza poza sam sukces komercyjny. Wszyscy, którzy pracują nad tym serialem, przeczytali tę historię i oddali im swoje serca. Powiedział pan Bezos, po czym pamiętam, jak oglądaliśmy te wywiady z obsadą. Na 10 aktorów z obsady, może jedna osoba coś tam słychać było, że przeczytała, cała reszta nie. Ciekawi mnie, czy w ogóle Bezos sam kiedykolwiek sięgnął po Tolkiena. Mogę mieć wątpliwości, ale kto wie, może mnie jeszcze zaskoczy. Moi drodzy, oczywiście nie trzeba być Einsteinem, żeby zauważyć, że jest to gadanie pod publiczkę. Pytanie tylko, co sprawiło, że Imć Bezos, władca Amazona, postanowił po tak długim czasie milczenia się odezwać. Moi drodzy, do końca może nie wiem, ale śmiem mniemać, iż zaczął sobie zdawać sprawę z tego, w jakiej sytuacji jest serial. A serial jest w beznadziejnej sytuacji. Jak żyje, nie pamiętam, a już trochę chodzę po tym łespadole, żadna produkcja nie spotkała się z tak ogromną falą krytyki. Ponieważ fani twórczości Tolkiena są rozsiani po całym świecie. Ponieważ twórczość Tolkiena dla wielu, wielu pokoleń oznaczała i do dzisiaj oznacza takie podstawy ich przygody z fantazy. Wielokrotnie już mówiłem, że gdyby nie Tolkien i jego książki, dzisiejsze fantazy nie wyglądałoby, jak wygląda. Nie można powiedzieć, żeby w ogóle nie istniało, bo by istniało, ale to nie byłoby już to samo, co dzisiaj. I fani Tolkiena zdają sobie sprawę z wagi jego dzieła. A najwyraźniej Amazon z tej wagi sobie sprawy nie zdawał. Myśląc, że kupno praw i wymiana całej historii na wesołą twórczość, progresywno-postępową, wystarczy, żeby fanów zadowolić. Otóż nie. Moi drodzy, Bezos ma wszelkie powody, żeby panikować, ponieważ wywalił na serial kupę pieniędzy. To jest najdroższy serial w historii. I tak się składa, że w tym artykule tutaj dalej mamy podane parę ciekawych liczb. Konkretnie, co ile wyniosło. Zapoznajmy się z tym. Pierścienie Władzy to bardzo drogi serial telewizyjny. Prawdopodobnie właśnie najdroższy w historii. Amazon wydał same 250 milionów dolarów za same prawa do produkcji. Przypominam, bo wielokrotnie to się pojawia, to pytanie. Amazon ma prawa jedynie do Władcy Pierścieni oraz do Hobbita i jedynie do adaptowania tychże dzieł w formie serialowej. A to, że robi serial o drugiej erze, która jest zawarta głównie w Silmarillionie i w niezakończonych opowieściach, do których praw nie ma, to już jest jego chory pomysł. Tak czy inaczej, na same te prawa wyszło 250 milionów dolarów. Następnie 468 milionów poszło na koszty produkcji pierwszego sezonu. Do tego trzeba dodać jeszcze kolejną, już mniejszą kwotę, ale i tak wyjątkowo pokaźną, czyli reklamę Rings of Power podczas Super Bowl, czyli mistrzostw futbolu amerykańskiego w Ameryce, wielkie wydarzenie dla Amerykaninów, Amerykanów. Tak czy inaczej, ta reklama kosztowała ich 13 milionów dolarów. Sama reklama, wiecie, puszczenie minutki z hakiem podczas tychże zawodów, 13 milionów. Łącznie, całość łącznie, moi drodzy, daje nam 731 milionów dolców. Tyle wyniosła w tym momencie Amazon przygoda z Rings of Power. To jest prawie 3/4 miliarda dolarów. To jest ogromna kwota. Słuchajcie, taką kwotę ciężko jest w ogóle sobie wyobrazić. A co dopiero wyobrazić sobie stracenie tej kwoty. Bo na to się zanosi. Bo tak jak wspomniałem, serial jest w beznadziejnej sytuacji. I nic nie wskazuje na to, żeby to się zmieniło. Moi drodzy, kwota ta jest ogromna, aczkolwiek trzeba patrzeć na to, że Amazon sądził, że to będzie inwestycja długofalowa. Dlatego był w stanie dać tyle pieniędzy za kupno praw i tyle pieniędzy na sam pierwszy sezon.
468 milionów dolarów za pierwszy sezon, to jest bardzo dużo. No ale w to wszystko wliczamy co? Że przecież no, to było przygotowanie kostiumów, scenografii, rekwizytów, muzyki itd., itd. Także to wszystko były koszta, które później miały plusować, bo po prostu nie trzeba było już tego powielać przy kolejnych sezonach, tak? Już wszystkie te elementy byłyby gotowe, trzeba by tylko, korzystając z nich, nakręcić kolejne sezony. Także to wszystko była inwestycja. Tylko że pytanie, czy w ogóle będzie kolejny sezon? Wielokrotnie mnie pytacie, czy uważam, że będzie mieć serial oglądalność. Uważam, że pierwszy sezon tak, może mieć oglądalność. Bo wielu ludzi zobaczy to tylko po to, żeby zobaczyć, czy aby na pewno jest tak bardzo złe, jak się wydaje, że jest. Część ludzi zobaczy pewnie z ciekawości, nie za bardzo będąc w temacie, tak zwane normiki. Oglądając na zasadzie, o, Władca Pierścieni, kiedyś coś widziałem. No i pozostaje jeszcze trzecia grupa, czyli YouTube'owi komentatorzy, którzy obejrzą to, bo muszą... Obejrzę to, żebyście wy nie musieli, okej? Okay? Więc nie wątpię, że pierwszy sezon może mieć oglądalność. Tylko że oglądalność to jedno, a opinie to co innego. I to właśnie te opinie będą budować obraz tego serialu, który zostanie już na zawsze. I kto wie, może sama oglądalność wystarczy, żeby zdecydowano się na premierę drugiego sezonu. Ale szczerze, myślę, że jeżeli jakimś cudem do drugiego sezonu dojdzie, to będzie to już sezon ostatni. I wszystkie te pieniądze, wszystkie te plany, planowano było 5 sezonów w ogóle. I pewnie na tym by się nie skończyło, no bo przecież same prawa robią swoje. Można byłoby zrobić jeszcze więcej seriali. Do tego jeszcze wszelaki merchandising na bazie Rings of Power. To wszystko miało przynieść kasę. Tymczasem zapowiada się, że ta inwestycja się nie zwróci. Zapowiada się, że 731 milionów dolarów, prawie 3/4 miliarda, Amazon będzie musiał spisać na straty. I szczerze, gdybym ja był szefem takiej korporacji i musiał się mierzyć z wywaleniem do kosza 3/4 miliarda dolców, to też bym się zawziął, ubrał, wyszedł przed kamery i zaczął wkręcać największe banialuki na świecie, byleby tylko ktokolwiek to obejrzał. Problem w tym, panie Bezos, że ludzie już dobrze wiedzą, co to będzie. Ludzi już się nie przekona. Ludzie już wyrobili sobie zdanie na bazie tego, co mówili wasi showrunnerzy, na bazie tego, co mówili wasi aktorzy, na bazie tego, co pokazywaliście w zwiastunach. To już dało dokładny obraz całości tego serialu. Ale jak czytamy na końcu, Jeff Bezos zrezygnował z pozycji CEO Amazonu, czyli szefa Amazona w zeszłym roku i teraz jest on jednym z członków zarządu. Czyli co złego, to nie my. I wiecie, co jest w tym wszystkim najbardziej kuriozalne? Że Pierścienie Władzy miały szansę stać się naprawdę serialem, przy którym nawet inwestycja dwa razy takiej kwoty, jaką już zainwestowano, mogłoby się zwrócić. I to z nawiązką. Tylko że aby to zrobić, trzeba było mieć jedną rzecz, o której im Bezos wspomniał, ale niestety tylko wspomniał. Trzeba było mieć w tym wszystkim serce. Serce bijące miłością do materiału źródłowego. I do tego, aby naprawdę oddać dziełom Tolkiena sprawiedliwość. Moi drodzy, co mogę powiedzieć na koniec? Myślę, że sprawiedliwość zostanie jednak dziełom Tolkiena oddana. Tylko że nie w taki sposób, w jaki twórcy Rings of Power by sobie tego życzyli. Przekonamy się wszystkiego 2 września, premiera tuż. Póki co przed nami jest House of the Dragon, serial Gry o Tron. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Ja jeszcze przed sobą mam seans. Także już niedługo coś się na ten temat ukaże. Tak czy inaczej, piszcie w komentarzach, co wy sądzicie o słowach Imdź Bezosa. Czy to zasłona dymna, czy to typowe korpo gadanie, czy może już panika. Komentarze oczywiście zostawiam wam. Odsyłam rzecz jasna na moje media, na mojego Facebooka, Instagramunia, na mojego Twitcha, zapraszam, tam sobie mnie zaobserwujcie. Wtedy na pewno nie przegapicie transmisji na żywo. A, no i jeszcze przypominam, do końca miesiąca mamy bardzo, bardzo fajne promki na gry u naszego partnera Instant Gaming. Assassin's Creed Valhalla, minus 70%, Shadow of War, świetna gra z uniwersum Władcy Pierścieni, za psie pieniążki i wiele, wiele innych fajnych tytułów. Polecam, pozdrawiam, a teraz żegnam się z wami. Z brodatym pozdrowieniem, Drwal Rybajło.